Dobra, lecimy. Albo i nie. A no tak, ten robotnik tutaj. Następnej. No widzicie, proponuje mi Harald przyjaźnie taką zadeklarowaną, ale jego nienawidzą na tym świecie. Także, o jajku, zrobiłbym sobie krzywdę. To by było dobre oczywiście z pewnych względów. Aczkolwiek on i tak mnie lubi. To jest jedna rzecz. Tutaj ta przyjaźń i tak nie działa w taki sposób jak w CIF6, czyli on w każdym momencie może mnie zdradzić i zaatakować. Także oleję. A nie chcę się narazić moim przyjaciołom. Bo tak jak mówię, jego nikt na tym świecie nie lubi. Za jego agresywną postawę zlikwidował Bismarcka, Gustawa i Wilhelma. No, Holandię, Szwecję i Niemców oczywiście. O, leci bomber, dlatego robię te działa. No, to chyba mi pomaga w tym momencie, bo Keszikiem miasta nie przejmie oczywiście. A chyba, że ma tutaj jeszcze coś. O właśnie. Czyli na pewno w tej mojej przerwie takiej technicznej będę musiał zrestartować grę i zmienić nazwę miasta na Wołgograd, bo tam za chwilę je przejmę, i włączyć ten mod na szybsze poruszanie się tych latadeł. O właśnie, tak. Tak trzeba będzie zrobić, bo tak oglądać jak to lezie i lezie. O, idą jednostki. No widzicie, robi się niebezpiecznie. Pytanie, czy ja go tu mogę zblokować? Ja tak zrobię. Tu podejdę i tam podejdę i jakoś to wykombinuję. A teraz chyba muszę się zamknąć i poczekać na przemielenie ruchów innych civek. No, dzieje się. I atakuje jego, oczywiście nie mnie. Uuu, 48, galancie. Działa, ma dwa, to jedno gdzieś wystawi. Uuu, zabrakło mu, ale da radę. Ojejku, ile on tu tego naciachał? Aha, bo tak to przeniósł, okej. Okay. To Kashika nie ma. I umowa kolejna. To tam poszło gdzieś. Te punkciorki. A tutaj do radia poszło. Okej, okay, trzy turki. Ale ja już trzeba za... A, bo to tędy idzie. A ja bym chciał jeszcze te czołgi może. Nie, dobra. Może tędy. Albo tędy. Albo tędy. Uj, dobre pytanie. Jednak tak to zrobimy. Ten tu czego? Naprawdę? Naprawdę? Poważnie? Nie no, chyba nie. Chyba nie jest taki głupi. Okej, działa. Działa jak natura chciała. Kurde, tak. Albo dobra, 12 tury to okej, bo się szpital robi. Także będzie dobrze. Czy ja tutaj coś chciałem robić? To już nie w zasięgu. Czyli nie chciałem. Czyli... I tak bym go wysłał, żeby dalej zapierniczał. Dobra, to tobie przerwę robotę, kolego. Liczę, że tutaj. Tak to zrobimy. Tego właśnie wyślemy tutaj, bo tamtemu bym rozkazu nie mógł wydać. On ma takie zasięgi, no właśnie. A może ja mu będę kazał tutaj coś robić. Jakąś faremkę kolejną, tu faremkę, tu... Ta, tego już nie będę ciągnął. Dobra, to ty zapierniczaj tutaj, kolego sympatyczny. Okidoki, pytanie za stówę. To nam... Aha, dobra, to nic ciekawego już się nie podziało. Syjam, no ja ten Syjam... A, to Mongolia i Arabia. A, dobra. Nie wnikajmy w to. W tym momencie może.
41. Zaatakujmy. Jakbym przejął to miasto w tej turze... Nie, nie dam rady bankowo. By dobrze było oczywiście. 80. O, jak mizernie jakoś. Mogę to zaatakować. A to dać tutaj. O, więcej tego, cholerka. Bo ja bym nie chciał. Ciekawe, w kogo on będzie walił. No tutaj tylko we mnie ma w zasięgu. Dobra, to to zaatakujmy. O, trzeba będzie dobić. Ale to problem polega trochę na tym, że Mongol tu podejdzie jednak. O, i będzie loteria. O kurde, przeżyło. Będzie loteria. Jeszcze jedna rzecz. Tamte mury się robią. 9 mam. To jak ta? W tym momencie przyłączę to miasto. 2. Okej, okay, sąd. O. Ręczna kontrola. Tak. Dużo złota. O. Produkcji to nie będzie zbyt wiele. 14. No dobra, takie pola, na jakich robią, jest okej. Tu zblokuję na pewno, żeby nie kombinowali. Tutaj też. No i dobra, wygląda przyzwoicie. 4 turki, okej, lecimy dalej. No wali Mongoł. Bo Hun raczej, nie Mongoł. Kurde, trzeba skończyć tę wojnę. Tak myślę, że przy 270 zrobię sobie tę przerwę techniczną, zmienię te nazwy i tak dalej. Także 3 tury trzeba się przemęczyć. A i po robolku? Nie, 40, 60? A to ciekawe. Komputery mogą mieć inne takie możliwości. Złoto z Afryką, można powiedzieć. 3,5 koła ma. Dobra, znowu się zamykam. No i zginął. Nie, przeżył. Nie no, zginął, okej, bo to byłoby dziwne, gdyby przeżył. Dużo potępień Mongolii, to mi odpowiada. Autokrację przyjął Irokes, to też mi odpowiada oczywiście. Generalnie możemy zobaczyć sobie te wpływy. Tutaj jedwab, konie. O, minus 2 koniki. Ja tam mam konie zdobyczne. No tutaj. Potrzeba naprawić pole. A robolka nie mam żadnego, ale mogę mieć. To jak mamy, to się cieszymy. Do Jarka czy tutaj? Do Jarka, bo Jarek dużo buduje. Ale tutaj dwa miasta obok siebie, które też muszą budować. No tak, bardziej potrzebuję tych torów tutaj. Kurde, tu by też droga się przydała, jakbym to miasto zdobył, ale to kurde kosztuje. 59 mam naturę, czyli też tak niezbyt duża. Muszę jednostki ulepszać. No, o Jezu, 200! Dużo złota potrzebuję. Dużo złota potrzebuję. Tutaj trochę zblokowałem, tak łatwo nie przejdzie. Ale ja w tej turze chyba nie dam rady. No nie dam, bankowo nie dam. On tu nie zaatakuje, tu nie zaatakuje. No dobra, to będę się tam czuł bezpiecznie. To miasto powinno być moje w kolejnej turze, chyba że tutaj się jakiś konik pojawi. No i to byłby problem. To też trzeba zblokować z tej Maryśki. O tak. I tutaj. Idziemy tak jak mówiłem. To dwumiasto. Zupgrade'ować, można powiedzieć. Dobra, to w kolejnej się odezwiesz. Szkoda tak trochę, bo turka pójdzie się marnować. 7, 10... 8. No, jako tako, coraz lepiej, ale jeszcze to szczęścia trochę brakuje. Na Mongoła trzeba się szykować oczywiście. No i jednostki muszę przezbroić oczywiście.
A to nie takie tanie, jak się okazuje. No i znowu będzie leciał. A to będzie swoje trwało. Miałem te wpływy pokazać. To jest chyba dobry moment. Bo to się wyświetli, prawda? No weź, wyświetl. Nie, gra chyba się uparła na to, żeby pokazywać mi, jak latają te bombery. No dobra, to potem wam pokażę. No tutaj, jak widać, całkiem zgrabnie zablokowałem tego Mongoa, bo on tego miasta w tej turze na pewno nie zdobędzie, ja to zrobię. I kolejna autokracja przyjęła też autokrację Brazylia, także generalnie bardzo ładnie to się rozbija, tak jak chciałem, tak jak planowałem. Idealnie, optymalnie, teraz już pokażę te wpływy. Inni generalnie mają problemy ze swoją ideologią i te zmiany tutaj, migracje na nową, na autokrację właśnie będą się odbywały, będą musiały się odbywać. Oj, kolejne przyspieszenie, jejku, jak wspaniale. O, kradną. Ale jak widać i zabite. O, jest to połączenie, świetnie. No, umowa naukowa. Nie mam złota na kolejną, także nie będę kombinował. Tutaj zbroją się tak jakby na mnie. Ale ja się ich nie boję. Bo odważny jestem. O, i od tej Maryśki. Czyli tego ziomka dajemy tutaj. Tego ziomka dajemy tutaj. Tamten jeszcze kopie. To tego dajemy tutaj. O, a tego dajemy tutaj. Ło, to ty będziesz zapierniczał kawał drogi. Mongoł mnie chyba nie zaatakuje. Mam nadzieję. Za 9. Ten właśnie skończył. Okej, zblokujmy. Idźmy po tę ropę. A trochę poodkrywamy może. Ile masz tych punkciorów jeszcze? Tu zajrzyj. Niczego tu nie ma ciekawego. I dobra, ja w tym momencie miasto myślę, że zdobędę bez najmniejszego kłopotu. O tak. O tak. I zaatakuje. Tak, zaatakuje tym. O, tutaj mamy jeszcze kolejną jednostkę. Zobaczmy. O, chciałem powiedzieć bieda, ale nie taka bieda. Całkiem ładnie. 3 na minusie, troszkę problem, to zabijemy. Co tak długo? To gra to przeliczyła jakoś inaczej, po tym jak zamknąłem ten ekran, no to wychodzi. Trochę niefajnie. Trochę niefajnie. Po co ja trzymam te artylerię tutaj? Trzeba będzie ją chyba zabrać. A tym, to ja tak sobie podejdę i odkryję. O. Erequipa. No dobra. Może spróbuję tę karawanę machnąć tutaj. Przejąć, ubić. Jest to możliwe. Dobra, te wpływy chciałem wam pokazać, także weźmiemy. Pokażemy w końcu. No i widać, oj, widać. Mają problemy. No, ale i tutaj Izolusi mają z autokracją problemy. Ale to dobrze, to mnie to odpowiada. Ale tutaj ład opór, swobody, dysydenci, o tu już fala. Tutaj takie drobne problemy. O, Indie zadowolone, utrzymują się. O Jezu! Szkoda gadać, tu zadowoleni. Ci, którzy mają potężną kulturę, to się utrzymają. Ale widać, że wielu będzie musiało zrezygnować z ideologii, które wybrali na początku. To dla mnie dobrze. Bałagan na świecie mnie odpowiada. Szoszon też autokrację przyjął, także coraz lepiej. Nie mogę, chociażbym chciał, ale potrzebuję złota na ulepszenie tych jednostek.
Także muszę zbierać. Handluję oczywiście w czasie mielenia się tych turek i dlatego to złoto tak tutaj skacze. Raz mniej, raz więcej, coś tam się kończy, coś się zaczyna. Jak z przygód Wiedźmina. Także dobrze, wszystko się ładnie rozwija i zapowiada się, szykuje wielka wojna. Polsko-mongolska oczywiście. Nie może być inaczej. O, a może? Nie. On tak kurde kombinuje. A, pany. Chowaj te mury tutaj rób. Dawaj te mury tutaj rób. Cóż tu się skończyło? Cukier, wino. Ono tutaj. Egipcjaninie, bo on może mieć coś takiego, czego ja jeszcze nie mam, tylko ja go muszę znaleźć. Jakoś go minąłem? Jejku, ja ślepy? O Jezu. Handel. Bieda. To złoto. Tego to nie, tego nie. Dawaj 9 i nie trój. 7 da. Pamiętam, że 7 dają. Także luzik. Nie będę tego gonił tam po świecie dalekim. Tylko ustawię to tutaj. Wezmę takiego jednego. Pójdziemy w to. I też go damy na froncie, żeby były takie lepsze jednostki. I to jest kurde dobre pytanie. A, to też wali. To ustawimy tutaj, a to tutaj. Generała mamy tutaj. Jak oni tutaj by chcieli atakować? A, dobra, załóżmy, że tutaj nikt mnie bił nie będzie. A, ja to mam. Tutaj, tutaj. To damy tutaj. No dobra, czyli to musi być tutaj na razie przynajmniej. No dobra, to odwołuję. Co tu się znowu dzieje? Ojejku, jejku, jejku. Kto to w ogóle jest gospodarzem? Gandhi. Kurde, tylko 5 ma. Dobra, głosuję oczywiście na siebie. Dysponuj, tak. Gdzieś mogę strzelać. O, kolejny robotnik. Ja bym go chętnie przygarnął, ale ja i tutaj chciałbym poodkrywać. Bo trzeba. O, ładnie, pięknie. Pięknie, pięknie. Wołgograd od razu będzie zgarnięty. Trochę się tutaj martwię tymi widokami. No tak, bo te prore robimy. Także niech ona tutaj się macha. 5 turek, świetnie. Świetnie, świetnie. Za chwilę będę restartował grę. Zmienię nazwę i włączę ten mod. Ale tutaj bym chciał tego robotnika zgarnąć. To spróbuję to zrobić tak. Aha, jeszcze. A mogę dać tutaj. Ta droga tak się ciągnie, kurde, trochę krzywo. A nie będę robił tutaj chyba nowej. Zobaczymy zresztą. No dawaj gra, dawaj. Jak widać, ostro pohandlowałem. Mod włączyłem, nazwę Tbilisi na Wołgograd zmieniłem, no i na wojnę z Mongołem się szykować chyba trzeba. Bo jak widać, nie po to te bombery i trójpłaty tutaj przerzucił, żeby tylko ładnie wyglądały. No tak zakładam. Gdzieś tam łaziłeś wcześniej do Krakowa i tak ma kurde być. Trzeba będzie może spróbować sprowadzić takie dobra, no ale kiedy? Jeszcze nie wiem. Uno momento, bo to damy. Trudne, może tu, albo tu. Dobra, damy na trudnym. I wyślemy ziomka. No.
to może. Jak ja się tu będę ustawiał? Albo nie, to damy tu może. No tu, albo nie tu. Albo na razie tu, potem się pomyśli jeszcze. Okej, tu mamy generała, tu mamy. To go już tutaj wyślemy. A, pohandlowałem, tak jak mówiłem. A to oznacza, że... nie będę go ganiał. To oznacza, że trzeba się przezbroić. To... to chyba stąd zabiorę już na front. Czyli damy tutaj. Aha. I tak, tych armii... A tu mamy jednostkę. To będzie jedna taka armia. Czyli to damy... Na razie damy tu. To damy tu. To damy tu. Ty do miasta włazisz. Już się na Mongoła szykuje. Aczkolwiek wolałbym jeszcze... mieć... jakieś samoloty. Z wyjątkiem tego bombera oczywiście. Tak trochę mało, ale będzie pięknie. Jest to Pałkograd, jak widać. Zbudował się ten sąd i od razu lepiej. I tak, i tu będzie drugi człon, skrzydło tej armii. Czyli ty tutaj śpisz. Ciebie dajemy właśnie tutaj. Ciebie w takim razie... Dobra, na razie tutaj. Jeszcze chwila, moment. To ustawimy do Wołgogradu, żeby straszyć się złych ludzi. Jak Turek. O, on mi pewnie zaproponuje. O kurde, o Jezu, przygarnąłbym to jedno i drugie. Ale zadowolenia nie mam na tyle. Bo on mi daje... to miasto. Kurde, Wuppertal. No to nie jest jakieś dobre i ciekawe. Chyba, żeby to wziąć. Ale ja tutaj ropy nie sięgnę. Tu niczego nie ma. Chyba, że jest. Tylko nie widać. Ja też mógłbym zdobyć te miasta i tyle. Ale ja ich nie potrzebuję tak naprawdę. Mordę jeża, znowu takie dylematy. To bym zachował. Mieć taki rezerwat Huna. Huński rezerwat. Na wycieczki, turystykę. Tak, wiecie, przy niedzieli, żeby Polacy mieli gdzie zwiedzić obce kraje. To bym mógł przygarnąć ewentualnie, ale tak jak mówię, kurde. Cukier mam, no mam, bo tam pełno go było przecież. No jest. O jejku, 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 jejku. Dylematy, dylematy, dylematy. To zostawimy chyba. Oj, 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 oj. To ja może jednak... troszkę mnie przestraszył. Tu wygląda bezpiecznie. Husaria niech tam będzie. Trzeba pilnować tej armii Europy. Armia Europa, kurde, bo... ja mu pozwoliłem. Otworzyłem granicę oczywiście. Za jakieś tam złoto czy coś. Ale tego dziada trzeba pilnować, bo on tutaj takie trochę niebezpieczne rzeczy mi podsyła. To mi się z deka nie podoba. Te moje jednostki tutaj, kurde, kurde, kurde. Dobra, to będzie armia Azja i na razie tutaj niczego nie będę dokładał z wyjątkiem samolotów. Kawalerię jedną tu, drugą tam zostawię. Husarię mam tutaj, jeszcze nie mogę jej przezbroić. Ona taka będzie musiała być przynajmniej chwilowo. Tu mamy wielkiego generała, którego możemy dać, bo tu też mamy generała. Do Smoleńska oczywiście. No trzeba się szykować chyba na wojnę z Haraldem. Chyba żeby, pokanoty, z kim ty się bijesz? Nie tak, przepraszam najmocniej. Bo ja bym chciał zobaczyć, z kim się Harald bije, bo jak z nikim,
to trzeba będzie go namówić na jakąś wojenkę. Ej, no bije się. Ale to tak, wiecie, chyba, że on tutaj na nich idzie. Na Rzym, Bizancjum i Grecję, z którymi wojuje. No, to ma sens niby. Ajku, przygarnąłbym te Wuppertal. Ja pierniczę. A to w ogóle mógłbym skasować te drogi wtedy. Znaczy teraz mogę, a jakbym miasto przygarnął, to bym tego nie robił. Pytanie, czy ja go potrzebuję, bo tutaj mamy Morze Kaspijskie, czyli zamknięte morze bez dostępu do oceanu, które formalnie jest jeziorem słonowodnym, bo właśnie do oceanu nie ma dostępu. No niemniej tak, dla równowagi w naturze chciałbym to miasto mieć, podobnie jak i to, i to, i to. I to oczywiście, ale to kiedyś. Na razie tak musi chyba zostać. Dobra, lecimy dalej. Jadę. O, naprawmy jeszcze.